Jak przeskoczyliście przez most i zgnietliście biednego pana szczura. Biedny jakiego pan pana? Tu się biorę żaden pan. Widzicie, że w jego ręce jest jeszcze nie do końca opróżniona flacha. Nie, flacha. Nie pij po nim. Mam tam w torbie lekarską swoją. Odkaż... O, to daj. No to weź sobie. Lekarstwo chcesz pić? Nie, nie lekarstwo. W torbie lekarskiej mam butelkę gorzały. Na dezynfekcję. No dobra, niech będzie. Widzieliście to panowie, widzieliście i pani? Jest dziewiąta, jak coś. Poczcijmy pana szczura minutą ciszy. Jakiego pana? To szczur. Ja tak wyglądam przez okno i tak się na niego patrzę. Ej, no sorry stary, ale natknęłeś się. Tak mówię do trupa. No masz, on jeszcze żyje. Odpowiada ci milczenie. No to dobra, to ruszamy chyba dalej do tego czegoś, co? Albo zjeżdżam z tego szczura i tylko patrzę tam, czy coś tam miał ciekawego. Kostek, zostały z niego tylko ręce, górę klatki piersiowej i głowę. Może jeszcze żyje. Nie wiem dlaczego, ale bym chciał kość sobie wziąć ludzką i tak w niej sobie dłubać wieczorami. I taką jakąś figurkę wydłubać. Ej, jako broń. Ale to byłoby genialne, taka kość na ostrzy ciał i tak chłop by mógł rzucać ten damen. Zrób taką dzidę dla damena. Nie, grot ze strzała, albo grot dzidy właśnie z kości. Dobra, to tam nic nie ma z tym szczurem, więc wsiadam i let's go to the... Jedziesz. Dobrze. Nie wiem gdzie jedziemy. Jedziemy do tej wieży ciśnień może. No to jedziemy do wieży ciśnień. Tam jedziecie w jej stronę. No ale to nie chcemy kłopotu. I tak koło 11. Czekaj, ile można przejechać na 10 tych? Taki Humvee to ma... Przez 10 kilometrów, ile można przejechać? Bile. Przez 10 kilometrów przejeżdża za 10 kilometrów. W jaki czas? To zależy, z jaką prędkością odjedzie. 50 kilometrów. Dobrze, powiedzmy, że koło 11 skończyło wam się paliwo. Ura! I stanęliście nieopodal wieży ciśniej. Akurat tak się składa, że przy znaku, który wskazuje Alberque, a potem Amarillo. A ktoś z prajemniczym napisał teren Vlada Palownika. Obok tego na malowniczym szpikulcu jest jakaś głowa nabita. A dookoła niej latają muchy. Vampir! John, weź mnie opatrz. No to opa... Ale ja muszę służyć bandaż też dzisiaj, czy nie? Musisz zmienić, wiesz o tym. No to zmieniam ten bandaż. Dobrze, na leczenie ran. To weź mu, jejku. Na leczenie ran... Łatwy. Dałem. Usunąłem sobie bandaż. A? Jak ja sobie siedzę z przodu, to mogę sobie rozmawiać swobodnie z Damenem? Tak, możesz też naprawiać broń, jeżeli chcesz. O właśnie, ale, to będę siedział, właśnie zapomniałem kompletnie o tym. Chcę naprawić swojego kałaszka. Ile mi dobra, świeci rzuć. Obrażeń, znaczy utrudnień? 15% fotu. Na luzie zdałeś. Kałaszek już działa. Tulam się do niego. Tak. Chcesz, kocham cię. Tak, my treasures. Tak wtedy obracam się do Damena. Jak spałem tak strasznie długo, kiedy się obudziłem w tej całej jadce z naziolami, nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ciebie... Że znam. No. Ciebie, skąd? Mnie? No tak, ciebie. A kogo jeszcze? No nie wiem, no to powiedziałem do ciebie, tak? Powiedziałem do ciebie. No wiem, no ale skąd mógłbyś mnie znać? Więcej uczucia! Więcej uczucia! Jestem złym, niedobrym tym. Właśnie, udawaj karetkę! Nie przyjaźniłem się, nawet nie kolegowałem się z wieloma osobami. Sorry. Wiesz, pamiętam, że komuś menadżerowałem jakiemuś gladiatorowi. W Teksasie bodajże. No, ale... też kiedyś walczyłem. Jak dziwnym zbiegiem okoliczności, również miałem menadżera, no ale on gdzieś uciekł. Nie wiem dlaczego. Ja pamiętam, że po prostu długi, trochę się zadłużyłem, mój gladiator spieprzył jakąś walkę i musiałem spierdalać i zmienić tożsamość. To była logika.
No była taka walka. Nie wiem. A może to ty? Bo tak przyglądam się ciut tak bardziej jego twarzy, nie wiem. Staram się rozpoznać w nim tą właśnie osobę. Rita, widzisz, że obaj Chybończycy gadają i przybliżają się do ciebie, a tobie w głowie przelotuje scena z jakiegoś przedwojennego filmu, który oglądałeś z dziadkiem, w którym właśnie w taki sam sposób para całowała się ze sobą. Co? Nie, ale a ja nie siedzę z przodu? Ej, właśnie, zapomniałem, że przecież ona siedziała z przodu, a ja siedziałem z tyłu. Dobra, nie można i tak to widzisz. Love, no, ale no kurde, jakie love, po prostu przyglądam się, bo nie całuję go. Boże kochany, co to a jest? Ja się od was odsuwam. Ej, ja tak najbardziej możem. Ej, tak się patrzę, tak chwilowo tylko zerkam, co oni tam robią. Ej, panowie, nie w samochodzie, jak coś to w nadwór idźcie to robić. Przypominam, a nie, właśnie, bo nam się skończyło. Tak, o co ty mnie oskarżasz? Ej, teraz sam będziecie... Sam bardziej na jakiegoś frejera. Ej, ja nie jestem pedałem. A może przypomnisz mi... Przypomnisz, powiesz mi, jak kiedyś się nazywałeś? Czekaj, futu mów. Ej, teraz będziemy w Teksasie, to nie dość, że hegemońcy to jeszcze geje. Poglądam na nią z nienawistnym wzrokiem. Nie! Też się lubię. Tu wzrok pełen nienawiści. Pamiętaj, że został jeszcze bagażnik. Ach. Gdyby nie to, że ja kobietom nic nie robię, to już by trafiła do bagażnika. Ale mówię to sobie tak bardzo cichutko pod nosem. Rzut na ten... spostrzegam Furia to słyszał? To! Ej, na nas mi wywaliło. Furia to słyszał? On ma rzucić na nas słuchiwanie, cholernie trudny. Rzucił. To, kiedy? Ja też 3 i 4. Aha. Ja też chcę. A to dobra, cholernie dobra. Trudny? Tak, zdał. Jaki? Cóż, dla ciebie futu to będzie... No dobra, nie zdaję. Mistrzowski. Dobra, nie słyszałam. Jaki to jest? Minus 20. Aha. Bo tak, jest łatwy, przeciętny, problematyczny, trudny, bardzo trudny, cholernie, fart. I potem mistrzowski minus 20 i arcymistrzowski... ponad 200% utrudni to minus 24. No właśnie. Okej, no dobra. I co zrobił Furiat, jak to usłyszał? Łykam ślinę. Dobrze, co robicie dalej? No, gadajcie. Czy mógł? Ja się pogadamy. Tam. No mówcie, gąbeczki. No mów. Mógłbyś powiedzieć, jak się nazywałeś? John. 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 Czy to ten John? No John, ten John. John, który... Benton. Ja tu jestem! Ale nie o ciebie chodzi. Cicho tam siedź. A to sorry. Jajogłowcu. Ej, spokojnie. No już dobrze, ten dobrze, John dobrze. Ze śmieszną ustką, którą nosił z tyłu? Tak, ten. A czy ty jesteś? Batman? No. Ej, ja? Damian, i w tym momencie, wtedy ty powinieneś odpowiedzieć. No. Coś taką, no piękną, ja... taką piękną scenę. Brak uczucia. Naukis. Dobra, szybko to róbcie. Ja zabiorę no ja kiedyś... Powinieneś mnie pamiętać, nazywałem się. Bałeś się? Niech sobie przypomnę, bo to bardzo ciężkie w wymowie było. Alfred von Jungingen III. Co? Dokładnie! Meksykuniec się nazywał Alfred... No powiedział, że trudne to wymowy. To pierwsze, co to tak pomyślałem o tym. Widać, że hegemoniec. Dokładnie. Ojej. Alfi na mnie mówi. Żartowałem z tym von Jungingenem. Ja nie. Dobrze, więc słyszycie ckliwą historię wszyscy. Furiat jednym uśmiechem, kiedy powiedziałeś swoje imię. Nie, ja nie... Ja się... Od tego jak im wstrząsa, kiedy się śmieje, aż samochodem przejdzie. Typ jak góra zanosi się śmiechem. Ja czy Furiat? Furiat. Nie, ja wysiadam z auta, biorę akację, on bezpiecznie mi tak sprawdzam, że tak się przechodzę, tak wiesz, około auta tak sprawdzam.
I ominąłeś w ten sposób łzawą pełną uczuć historię o tym, jak go dawno temu znałem. Wiesz, wolę patrzeć na coś nam w dupę, nie będzie nas nie... Dobrze, Kostku, jak daleko odchodzisz? Bierze ci się jest około kilometra od los. Nie, no tak tylko auto sprawdzam, nie wiem, tak wiesz, sprawdzam ile, 100 metrów. Poza resztkami szczura wszystko dobrze. To dobrze, no to wracam i... Nie mamy paliwa, co nie? Mhm. Tak, nie mam paliwo, najbliższe miejsce jest około kilometra, więc... Ej, jakbym spróbowała wytworzyć paliwo... Ja mam paliwo! Jak trochę no tak. Z utrudnieniami zejdą. Kto ma paliwo? Ej, ja mam paliwa przy sobie. Skąd niby? No kupywałem na początku. Piwo! Zapomniałem. Piwo? 1 litr dobrego paliwa. Ale... Wow! Paliwo, a nie piwo! A! Nie no, wiesz, to jest... Ej, ale z moimi bez diesel, pojedzie na wszystkim. Z moimi umiejętnościami chemika potrafiłabym to zrobić na paliwo. Channel edited. Takie młyskie yaoi. Jakie to było złe. Nie, nie. Dobrze. Pytanie, kto załapał. Ja nie wtedy tak. Ja nie słyszałem po prostu co... Kuku. Powiedziała yaoi. A. Nie umiem rozróżnić tych dwóch, ale domyślam się, który to który w tym momencie. Dobrze, co robicie dalej? Ej, a udałoby nam się popchnąć ten kilometr to auto, czy nie za bardzo? Spoko. Mam czterech chłopa. No mamy furiata, który starczy spokojnie za dwójkę. Wymięczaka, takiego doktorka. Znaczy wymięczak, no normalna postura. Człowieka. Dwóch napakowanych hegemońców. Dziewczynę z dziurą w głowie. I bezwładną Ritę. Która będzie leżeć i nas dopingować. Dobra. Ej, takie bębny, to by nam nawalała w te bębny, robię z chwili. Ona się ruszyć nie może, chłopie. Wiem, ale gdyby to mogła się ruszać. To co, pchamy tam, panowie. Okej, pchajcie. A ja siedzę w tym samochodzie, nie wychodzę z niego. Przepaliście 500 metrów i proszę od każdego test na kondychę. W zależności od tego, ile ma się budowy. Dla Furiata będzie to łatwy, Damian ile budowy? Coś ci mówię. Furiat zdał. 14. 14, dla ciebie to będzie w takim razie problematyczny. Zdałeś? 13. Również problematyczny. Dobra, no to... Ja zdałem. I John, proszę. Ja mam 13. Również problematyczny. Zdałem. Dobrze, zdałeś, więc nie macie utrudnień. Ale gdy pchałeś wóz, twoja ręka zaczęła pikać. Ej, ale... Otworzyła się gdzieś w okolicach nadgarstka, przy samym końcu, gdzie jest zamontowana, a ze środka wypadł już stary, widać, że bez wody ziemniak. Zanoszę się śmiechem. A ja mam te pudełko, od tego ziemniakiem. Ej, wyobraźcie sobie... Wykorzystałeś się w laboratorium, Kostku. Tak, ale ja tego ziemniaka zachowałem sobie. Zachowałeś? Wiesz, że między tymi dwoma wydarzeniami był ponad rok, bo Betty już urodziła? No i co z tego, a ziemniak był przy mnie tak jak wierny przyjaciel. Ziemniak zgnił. Ej, dobra, wyobraźcie sobie scenę. Wyobraźcie sobie scenę jak z filmu science fiction, jak nagle z taka muzyczka i tak wysuwa się z takim sykiem i taką parą ziemniak na takiej tacce. Boże. Sorry, mój błąd. Co ma być? Co to jest? Nie żeby coś, ale zwierzę ciśnie waszym, jak ktoś oddał strzał. I trafił... Johna, właśnie. Ritę? Nie, Ritę nie. Pokazuję Johna. Tak faka... Nie, dobra, nic nie robię. Otrzymałeś ranę ciężką w... Gdzie to o jest? Kurde. Cześć, sprawdzę, jakie obrażenie miał dragonów. Jak chcę zobaczyć lornetką, czy coś widzę. To jest lornetkę, którą mam. Dragonów? Serio, dragonów?
Czekaj chwilę, muszę znaleźć. Ale jak, chyba jak nie on, miał rozpis. Jak on mnie trafił, jak ja, my pchaliśmy auto ze z tyłu? Dobry snajper. No za mendo. Trzymajmy się wszyscy do auta. Zwróciłeś uwagę na pikającym siebie tym. Znaczy wiesz, nie wiecie kiedy jest tutaj dragonów rozpisany? Nie ma, dobra, to niech będzie jak na PSG. Ciężkie. Ciężka w kostku, proszę ja ciebie. Dziesiątka, co ja mówiłem. Jak zwykle to gubię. Dobra, tułów. Odporność na ból. Przy ciężkiej jest to trudny. I ręka nie działa, testy są takie same, poza tym nie możesz jej używać już. Lewej, pamiętaj. To jest trudny? Ej, tak, on nie może ruszać lewą. Sorry, nie dwie dwudziestki. 60% utrudnień. Ej, a właśnie mu się skończył ziemniak. Ej, właśnie, a skończyło mi się po kamieniu już to utrudnienie, też 10? Po kamieniu. Tak, bo leczyłeś się? Bo nigdy nie deklarowaliście, że te draśnięcia opatrujecie. Ojej. Jak dobra nie? To. Ile, czyli po draśnięciach mamy 10% utrudnień? Poza tym masz cholerę utrudnień, kiedy musisz wykorzystać obie dłonie. Znaczy sobie to nie możesz używać w ogóle lewej dłoni. Możesz wszystko używać od nadgarstka w górę. Więc możesz machać tą ręką, ale dłoni nie możesz palcami ruszać. Więc masz taki problem, to jest spory. Ale to nie ma żadnych utrudnień. Powiem tak, jeżeli z kolta strzelasz prawą ręką, nie ma utrudnień. Jeżeli próbujesz z M14, masz o cholerę utrudnień. O szla, jakby to ja mam akacza. Dobrze, więc każdy schował się za samochodem, tak? Tak, ja chcę jeszcze wyjrzeć. A może zróbmy z tego, zróbmy z naszego samochodu bunkier. Patrzysz przez lornetkę i widzisz snajpera na wieży ciśnienia szczycie, obok niej jakiś typek z megafonem i krzyczy do was. Wkroczyliście na teren Vlada Palownika. Odjedźcie albo zginiecie. Nie mamy paliwa. Próbuję odkrywać. Nie mamy paliwa, szukamy sposobu, by się stąd wydostać. Zobaczymy, czy cię usłyszy, to będzie na nasłuchiwanie dla niego, bo 500 metrów on jest wysoko, a wieża jest dość spora. Niestety nie usłyszał cię. Słyszysz, co? Twoja matka była dziwką, ale na pewno nie moja. Odkrzykuję. Ej, to ja w tym czasie, jak oni tam się drą, to ja się opatrywuję za tym autem. Dobrze. Dobra? Prawą ręką tylko co opatrujesz? Tułów czy... Draśnięcie? Tułów czy draśnięcie? Do tułów! Pierwsza pomoc i będzie to dla ciebie na leczenie rany ciężkiej. Już ci mówię, chyba to był trudny, chociaż albo problematyczny. Dlaczego ja to zamknąłem? Kurde. Jak ktoś miał pierwszą pomoc na 6? Czyli się obniżał. Jeden, tych czy siak. Dobra. Pierwsza pomoc dla ciężkiej, krytycznej, problematyczny. Problematyczny? Tak. Oh. No trudny, ale trudny. Odejmuje 6, więc zdaję. Zdajesz, okej. Okay. Utrudnień 30%. 30? Oh. Nie, od razu leczenie ran walnę sobie. Dobra, mam na, też no, leczenie rano problematyczny. Na 4. Sorry. Nie 30% zdejmujesz, tylko 5 z pierwszej pomocy. Mój błąd. A leczenie ran? Leczenie ran, jak zdasz, będzie kolejne 10. To zdaję, czyli miałem 15 minus 15, 45 mam. Dobrze, inicjatywa od wszystkich prócz Rity. Dobra. Ja rzucam ze snajpera. 17, dobrze. 17 odjąć 17. 0. 0. Snajper ma 3. Poczekaj, ja już rzucam tylko ten... Ja mam 10. Snajper ma 20 zręczności? Mhm. Ale menda. Damen 10, Walter ja mam, 0. Ja mam 3, John 3. I za furiata jeszcze rzucam. 6. Furiat ma 9. Chcę mieć kocha. Więc lecimy. Damen! Kolega bez broni. Mam włócznie. I mogę mu dać Springfielda. Ja strzelam. Nie mówiłeś, że bierzesz włócznie z samochodu. Jesteśmy za tym samochodem?
Tak, i nigdy nie mówiłeś ci, że masz ją przypiętą gdziekolwiek do pleców. Dobra. Zwierzę ci się wprost naprzeciwko nas? Ja wam to rozrysuję, okej? Okay? Ale spróbujmy się z nimi dogadać, nie walczmy. Rozumiem, że szeptasz to z samochodu, tak? Tak. Niech każdy rzuci sobie na nasłuchiwanie, czy jemu słyszycie. Problematyczne. Dobra. Kurde. Ale i tak zdałem. Dla kostka 20 trudne. Zdałem. Zdałem. Słyszycie, co powiedziała. Aha. Jak chcę podejść do samochodu? Jak szybko? Wziąć włócznie. I się schować w samochodzie. Okej. Otworzenie drzwi, podejście, jeden segment, otworzenie, jeden, chwycenie, będzie jeden. No i tam chowanie, to... Padasz, ale gdzie? Mogę, a dobra. No tak ogólnie padam, żebyś był trochę schowany. Dobra, czyli tam za drzwiami gdzieś sobie przycupnąłeś? Weź włącz ten, do rozrysowaną tą. Wiem. Chwila. Okej, już wam przyłączam. Niżej macie tak od góry. Więc tak. Po damenie nadchodzi kolej. Furiata. To zajebisty Humvee. Furiat z młotem nic znów nie robi. Więc w tym momencie John ze snajperem i tak, 1-5, John 6-10, snajper pierwszy. Snajper pierwszy. I celuje on w... Ktoś by się spodziewał... w naszego hegemońca, który właśnie chwyta dzidę. Uff. Oddaję w niego 3 strzały. Wychylony. I tak, policzmy. 500 metrów. Utrudnienia. Karabiny wyborowe, przecięte granatniki. Nie miał podstawki takiej tego. Nie wiesz. Czyli miał. Nie miał prawa mieć. Miał. I trafia na 7. W... Już ci mówię co? Siódemka też tułów. Odporność na ból, ciężki. Sorry, trudno odporność na ból. To charakter. Odejmuję sobie i zdaję. Okej, okay, 30% utrudnień. John! Tak. Mam jakąś, nie wiem, białą... Mam coś białego, czy ja tak się pytam, Walter, może się jednak poddamy niby? A nie głupie, wtedy może byśmy jakoś podeszli do nich. No właśnie, czyli ja wyciągam, na pewno mam jakąś... Białą szmatkę. Białą szmatkę, coś w tym stylu. Mhm. Na Akaczu jakoś tam ją obwiązuję. Mhm. I tak lekko unoszę. Okej, okay, machasz tym. Czekam po na odpowiedź. Johnie jest Walter. Walter to w sumie na razie nie ma co robić, więc stara się jak najbardziej schować. Czyli znów Damen. Biorę włócznie. Mhm. Otwieram drzwi. Ale ty stałeś w otwartych mózgu. Panie, my mamy przecież tego. No, poddawać się jakby. No dobra, no tu chcę dzidę wziąć i tam możemy białą szmatkę owinąć. I biegniesz do nich z powrotem na samochód, tak? Tak, okay. Tam w tył. Po damenie jest Furiat. Furiat mówi, ej, no panowie, nie poddawać się. To jest tylko pułapka. To będzie tylko pic na wodę. Wierzę, że się złapią.
Krzyczył przecież, że albo odchodzimy, albo nas zabije. Nie wiem, no warto spróbować, no, ty masz jakiś lepszy pomysł? No. Ja pobiegnę, on będzie do mnie strzelał, a wy przebiegniecie do wieży. Mnie zostawicie na pastwę losu. Ty się zapytałeś. Postacią czy sobą? Postacią. Nasłuchiwanie każdy. Ja nie zdałam. Ja chyba powinienem zdać. Damian i Walter usłyszeliście, co nam mówi. Aha. Powtórz. A mnie zostawicie na pastwę losu. A no taka właśnie. Rola kobiety. W sumie... Nie no, w sumie to będzie bezpiecznie. My pójdziemy, załatwimy wszystko, co się tam rusza i tu wrócimy po nią. Nie no, a chcesz z nami iść? Chcesz z nami iść w pół sparaliżowana? Pełgam się, pełznę. Idźcie szybko. Ej, dobra, to wiecie co, może panowie, ja tak, ja tu zostanę, bo ja z moją bez ręki nie mam jak strzelać nawet, bez jednej ręki. Dobra, biegnę. Furiat wybiegł. I teraz, kiedy będzie kolej snajpera, będzie w tym samym momencie, kiedy Furiat wybiega zza samochodu. Zaraz mówię. To wszystko w tej samej chwili się stanie. No to my w międzyczasie biegniemy tam do ten. Biegniesz za... Ty już wykorzystałeś swoje nawzięte dzidy. Znaczy... Dobra, nieważne. Więc tak. Teraz snajper. I lecimy dalej. Do 600 metrów. Utrudnienie 100. Furiat jest... Teraz jest godzina? Teraz? 13. Furiat jest w ruchu 30%. I zobaczymy, czy snajper trafi. Cóż, widzicie, jak Furiat dostał w tułów, zaraz kiedy wyleciał ze samochodu. Jednak nic sobie z tego nie zrobił i biegnie dalej. Zygzakiem. Tak, trzymaj. Nie doleci tam. Faszerują A chciałem właśnie rzucić genialny plan, żebyśmy po prostu podpchali samochód. No? Co robisz? Ja no... Ja za bardzo nie tak myślę sobie tak na szybko. Nie mam jak biec, bo tak i tak nie będę mógł strzelać. Czyli biorę do ręki obrzyna zapasa. Mhm. Bo miałem zapasem obrzyna w razie czego takiego ukrytego. Są w nim tylko dwie pestki. Mhm. I trzymam go w dłoni i w razie czego jakby coś było blisko mnie... No siedzę i nie mam co robić, bo... Nie wiem. Albo okay. Wiem. Ej, mam takie pytanie, czy jestem zdolny strzelać z akacza? Jeżeli ktoś ci pomoże i go przytrzyma, albo go oprzesz, jak najbardziej. Na przykład jakbym się położył i tak za oponę, bym strzelał i wiesz, taki ogień zasłonowy na snajpera bym dawał. Doleciałoby? Jeżeli do 600 metrów kostku nie trafiasz, do 400 trafiasz. A jaka jest ta odległość? 500. A. No, to nie. Na 400 masz 160% utrudnień, a dalej już nie dasz rady. No dobra, to i biorę obrzyna, siedzę za autem i nie mam co robić. Okej, okay, Walter. Czyli stąd nie, do niego nie dostrzelę z kałasza. No niestety. Nie, no to... No to rzucam mój genialny plan. Spróbujmy po prostu podepchnąć to auto coraz bliżej, będziemy mieli jakąś osłonę. Wiesz, że już ten biegnie? No to, nie wiem, rzucenie się za nim... Jest, to będzie lepsze niż ten. Biegnij na wieży. Rusz dupę i biegnij. Dobra. Run to the hills. Robię pełną szarżę w tamtą stronę. Zygzakiem? Zygzakiem, tak, żeby jak najtrudniej, żeby ten gnój mnie nie trafił. Dobra, biegniesz za Furiatem. Już kręcąc się, robiąc fikołki i jeszcze raz, dalej. Damen. No co, no. Szarża. Szarżujesz, też zygzakiem. Okay. Teraz snajper. Snajper znów celuje Furiata. Nie daj mu się. Wróć, sorry. Co to jest przeregulowanie broni? Przeregulowanie? Tak. Może przeładowanie. Nie, tu pisze przeregulowanie i to dwa segmenty, a przeładowanie trzy. To może nie wiem, przełożenie pozycji broni? Nie wiem. Wiesz co, wpiszę co znaczy przeregulowanie na słownik. Wiesz ten... Przeregulowanie, no co Regulowanie. Dostanie z pęku?
Połączenie zamka z lufą zapobiegające przedwczesnemu otwarcie lufy podczas strzału. Mechanizm regulowy... Bo snajperki... Aaa, zmiana chyba tego strzału. Bo przeregulu... To nie jest to, że pociąga ten suwak? Snajperce? Tak, to będzie to, Kostek. To będzie to, masz rację. Bo to jest snajperka i to jest... No, masz rację, ale on z dragonowa strzela. Sprawdzę jeszcze tylko, ile dragonów ma... w magazynku. Ale dragonów nie jest tak dobra snajperką. Nie ma go w podręczniku. No właśnie, you are cheating. A kto mi zabroni inne broni zdawać? My. No dobra. My zamieści. 200 kulek kalibru 6 mm? No sorry, chyba nie. Powiedzmy, że 5, 6, 6. Dobra, ale on miał 4. Więc tak. On zaczyna przeładowywać. Po snajperze jest furiat. Furiat biegnie dalej. Niech zburzy tą swoim młotem tą wieżę. Na jakim? Na razie przebieg łącznie 12 metrów z 500. Aha. Ojej. To już będzie po nas. Coś czuję, że to był głupi pomysł. Good luck and have fun. Dobrze, po furiacie nadchodzi... Sorry. Po snajperze jest z kolei Johna. Ej, a mogę spróbować tak lekko pchać barkiem auto? Tak wiesz, opieracie o to auto i takie lekko pchać. Tak solo? Nie licz na to. Solo chcesz Hanwiego pchać? Cicho bądź. Nie licz na to. Nie liczę. A jeżeli będę strzelał i nawet żeby nie trafiać z akacza, żeby nie trafiać w tego snajpera... Ogień zaporowy. Właśnie, żeby tam kilka pocisków przeleciało przynajmniej gdzieś, żeby się przestraszyli. Dał radę tak, a coś zrobić z akacza? Gdybyś miał zasięg, oczywiście. A Springfield jaki ma zasięg? Springfield to jest karabin wyborowy i do 1500 metrów chyba, wiesz?